Pany Bones tak lata. O. Tam nie powinno się tak dziać, a widzicie? Wszystko już jest wyeksploatowane. No bójcie. O, opornie. Podoba mi się to. Jakbyś tam w los. Das ist das, das ist los. Meine niemiecki ist perfekt. Przecież nie będę dawał mechanikowi żadnemu. Wolę sam zepsuć, niż komuś dać. A się nauczę. Talerzówka sprzedana. Ach, można się chycić siłowników. Ale do czasu wyjęcia tego siłownika zrobimy timelapse, bo za długo by to trwało. Rozkręcam. Zimno. No i tyle nam się go uda wykręcić, moi drodzy. Widać, że uszczelnienia ma zjechane, bo on tak lata. O. Tam nie powinno się tak dziać, a widzicie? Wszystko już jest wyeksploatowane. No. No i nic. Mam nadzieję, że kamera nie będzie nawalać, bo ona coś na urodzie się zawiesza. Co było widać w ostatnim filmiku wczorajszym. Czy przedwczorajszym. W którymś tam filmiku. No nic, spróbujemy to rozkminić. Jak się to tu rozbierało. I widzimy się w dalszych pracach, jak otworzę siłownik. Poszło. Z oporem, ale poszło. Tu była taka dziurka. Domyślam się, że tu był jakiś na imbus śrubeczka, która zabezpieczała tą głowiczkę przed odkręceniem. Jej tu nie było. Wyczyściłem to gwoździem, nic na nie widziałem. Kluczem do rur trochę się pomęczyłem, ale puściło. Farba trochę podlatywała, no ale to są tylko paźgi farby. Handlerskie tutaj były, zalany siłownik z każdej strony farbą. Po górze to jak się chyci, to ino się sypie. Szczególnie w takim mrozie jak jest teraz. Ciężko. Ciężkie warunki do roboty z takimi rzeczami, a ten traktor się nie zmieści na warsztat, gdzie mam piecyk. Za wysoki. No dobra. To mamy. Teraz go ściepiemy sobie. No. Chodź do dziadzi. O. No i pięknie. Tu już zostaje pusty cylinder. A tu mamy uszczelnienia nasze ciśnieniowe. Takie dziwne. A tu będzie też uszczelniasz i zgarniający też tu będzie. Co nam tu trzeba? Będzie jakiś dziwny klucz. 15 to będzie? Jednak tu jest 19 zwykła. Mądre zeznanie jak fikt. Tam tą stronę to trzeba pociągnąć.
No właśnie. No właśnie. Ja trzeba stuknąć. Tak jest. Idzie. Jednak nie ma, nie trzeba wyciągać siłownika. Nie ma takiej potrzeby. No i mój sposób, wszystkim raczej znany, zawsze sobie lepiej zrobić zdjęcie, nie sobie, a uszczelniaczom, żeby wiedzieć, jak to tu było. Teraz można iść do warsztatu. Plan zdjęć musi być czysty. Rozbieramy po kolei. Nie muszę robić zdjęć, bo tu będę miał nakamerowany. Tu jest o-ring. Tak. Tutaj jest ten uszczelniacz dziwny. Tak. I to. Tu jest ten teflonowy tak zwany. Teflonowy dziad. O. No i tak. Zaraz zobaczymy, czy mi to w Zenok się dobrze dobrali. Ale na pewno. A raczej te siłowniki. Chyba w renówkach wielu występowały tak samo, chyba że z wyglądu są tylko podobne, a minimalnie się będą różnić. To tak rośnie, żeby sobie nie uszkodzić. To jest Stella. Teflonik. Cyk. On jest chyba prowadzący. Tak się nie znam dobrze na siłownikach. Zajdę sobie po czystą szmatkę lepiej. Tu mamy łączenie. I tu mamy łączenie, ale to mogę przesunąć. To ja tak robię na chłopski rozum, jak zawory się, nie zawory, pierścienie na tłuk zakłada. Żeby zakładkami nie były koło siebie, tylko naprzeciwko. I ale tu jeszcze sobie tego wymienimy. Gindzibołka. Wszystko ładnie tutaj wygląda. O. Pięknie, panie fiflaczku. Tak, tak nam to tu siądzie. Potem wchodzi ten teflon. Strasznie dziwne te uszczelnienia, ale głupi tego nie wymyślił na pewno. Kiedyś to robiłem w tamtej renówce, już nie pamiętam. Ale ten teflonik to tak nam już tutaj nie za bardzo chce wejść. Aż włączyłem, bo idzie. Taktycznie go robię. No. Skoczył. Teraz już wiemy, jak to zrobić. Tu mamy łączenie. To damy z tej strony. Nie ma tu żadnego napisu top czy coś. Chyba to nie ma znaczenia, w którą stronę to damy. Nie ma. To jest.
Prima sort. Może tą igłą to pójdzie? Tak. No, niech się rozwali. Nie szkodzi. To nie szkodzi. O, już tutaj odchodzi. To już pójdzie. Tak. Pięknie. Tego dziada mamy. Mielibyśmy, jakby się nie urwał. Ale to nie problem. O, fiszlaczek sobie poradzi. O. Dobra, ale ten drugi to już nie będzie taka łatwa piłka. Ale przynajmniej jest miękciejszy. Przynajmniej jest miękciejszy. Jeszcze jak to do kamery może robić, to na bank zaraz tą igłę będziesz miał w palcu. Dzięki śrubokręt muszę poszukać. Kofilakowi zaś się nie chce szukać. No ale tak tego nie zrobię. Idę szukać. Elektryczny mamy. No ludzie, ludzie. No, 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 no. Jest. Tego dziada mamy. Dobra. To nawet muszę pamiętać, jak to było, bo wiadomo, że zawsze tak idzie, żeby rozpierał. Nie wiem, jak mam to wytłumaczyć. Ten wąs zawsze tam do ciśnienia co idzie. Bo on się uszczelnia wtedy. Wiecie, to jest typowo poradnik totalnego amatora w takich rzeczach. No ale dłubię se, no. Przecież nie będę dawał mechanikowi żadnemu. Wolę sam zepsuć, niż komuś dać. A się nauczę, no. Chociaż to jest takie paradoksalne, bo już to kiedyś robiłem i nie wydać, żebym się czegoś nauczył. Dobra, tego tutaj aż trzeba wsadzić. Ja sobie tu opowiadam z wami, a wyście się rozładowali. Mówię, że tu blaszka została, bo tu jest uszczelniacz z blachą, a ja tylko samą tę wyciągłem, samą gumę. Więc to jeszcze będzie trochę walki. Ku maluśku, a furt. O, idzie. Mamy dziada. Mamy dziada. Czy się uszkodziła powierzchnia? Raczej nie ma tragedii. Ja myślę, że jest bardzo dobrze. Dobrze jest. Będzie chodzić. Teraz trzeba tego dziada tu wrazić jakoś do środka. Jakbyś tam w los. Das ist das, das ist los. Meine niemiecki ist perfekt. No. Co teraz? Fajny, bo jest miękki ten uszczelniacz, to nie mogę powiedzieć. Nie wiem jak zamienniki, ale ten bardzo mięciutki. O, proszę. Fiszak to jednak umie gumę założyć. Znaczy uszczelniacz do głowicy. O to chodzi, nie? Tego byśmy mogli kulturalnie wsadzić, bo jak go zagnę, to już też nie będzie mądre. Może byśmy dobrali nasadkę i go wprasowali. Chyba. Gotowe.
Cyk. No. Oj, dupa. No, chodź go. O. Może troszeczkę oliwy miałem dać. Fiflak zaś się pośpiechnął. Jak to zawsze, fiflak. Zimno tu jest, nie chce mi się. W Warszawie było fajnie, piecy grzał. Muszę chyba po kurtkę zaraz wyjść. Tak. Dajmy mu mioda. Wszystko to zgarniający zgarnął, no ale dobra. No ale już chodzi ciężko. O bojciu! Pięknie! Tak ma być. Dobra. Popatrzmy sobie na zdjęcie, które wcześniej zrobiłem. Idzie tak. Jest czyściutko, czyściutko. O, już mi guma spadła. No i gumę się tam wsadzi. To nie pogra problem. Tu już to do mnie dzwoni. Halo. No cześć, Jarku. Co tam? Akurat fiflaka nagrywał. Dociągniemy mak. Pół obrotu przed urwaniem. Tu wam pokażę, bo się zastanawiałem, że one tak tu se troszkę latają. Ale popatrzyłem na zdjęcie i te stare też miały taki luz, bo była szczelina. O, to jest. Od razu se tu do kalamitki nacisłem smaru, bo potem tam nie ma dojścia. Składamy. Bardzo fajnie się to robiło. Nie można narzekać. Chodź tu. Oto dziada. Oto dziada. Może za szybko pochwaliłem. Ok. Weszło. Weszło, weszło. Prosta robota. Tylko na spokojnie. Do tematu podejść. To się fajnie wszystko złoży. Może jeszcze smaru nacisnąć, dobra? Dobra. To musi wyjść na górę. Albo już by było może na górze. Zobaczymy, jak teraz na nowych uszczelniaczach chodzi. No bójcie. O, opornie. Podoba mi się to. Tak. O, powinno być git. Powinno kapkę posłużyć. Zakładamy i dokręcamy. Tu dobrał jaką nakrętkę i wkręcił, żeby to się trzymało. Ale może jak dociągnę mocno. Nie ma szans, nie pójdzie już. Lipa, moi drodzy. Wyciągłem przewód, bo tu mi się wykręcił w tym
mówką, czy jak to się mówi, do siłownika. Nie szło tego tu wykręcić, że wezmę to na warsztat i wykręcę. No i lipa. Patrzcie. Jeszcze się z niego nie lało. No ale założyć go nie mogę. Wszędzie cina. Jak mam to tu pokazać? Nie będę już tego dogrywał, bo i tak bym go nie odpalił. Bo szkoda mi go palić w zimie po to tylko, żeby pokazać, że siłowniki działają. Ostatnio, żebym go tak męczył, żeby inokołami skręcić, że aż mnie serce boli po tym. To tylko zakładamy tu. Przykręcamy hydraulikę i siłownik gotowy. Tu jeszcze muszę tawotu nacić i tyle. I oleju, co przyszedł też dolać do skrzyni. I tyle w tym odcinku. Drugi, wiadomo, tak samo będę robił, to nie będę nagrywał. Widzimy się w dalszych pracach różnych na gospodarstwie. Jak wam się podobają takie dłubaninki. Na razie, cześć. Z tej strony był Fiflak Farmer. Hej, zakuty. Niestety końcówki zostały stare, bo to Renault, więc nie idzie nic dobrać. Oni mają tą swoją wymiary swoje, nie wiem jak tam jest, ale często do Renówki właśnie nic nie pasuje. Ale przekuł mi nowego wężyka. Tam rureczka metalową muszę lekko spawnąć w jednym miejscu, bo się przetarła, żeby to nie szczeliło, i zregenerowane. No i zrobione. Muszę was przetrzeć. Już tu samo widać. Powiem wam, że ten drugi siłownik, jak już nie nagrywałem i wiedziałem jak to zrobić, bo przed chwilą robiłem tamten, to na spokojnie w godzinkę. Rozebrane uszczelnienia, zrobione, poskładane wszystko. Spokojnie ze smarowaniem kalamitek. Godzinkę się człowiek wyrobił. Także jak się wie, jak coś zrobić, to raz, dwa się to zrobi. Gorzej jak to trzeba rozkminiać, nie? Odpalamy smoka wawelskiego. Pokręcimy kierownicą i dolejemy oleju. Żeby się wszystko odpowietrzyło i było gotowe, i że jakby coś ciekło, żeby to od razu wyszło, nie? Właśnie szczęście Fiflaka. Ropem mu chyba chyciło. Bo on ma jeszcze tą letnią zalaną. I chyba się woda odstała w odstojniku. Nie wiem, no. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze. Ale w odstojniku mamy lód. Mamy sobie lód. Oświecę wam tu telefonem. No normalnie sobie jest lód, no. Normalnie sobie jest lód. Sześć litrów gdzieś będzie trzeba dolać. Nie, że tyle uciekło przez siłowniki. Przez siłowniki to może uciekło pół litra. Po prostu. Przez cały sezon. Nie wiem, czy dolewałem w sezonie coś? Kureczek sobie na górze popuszczam, żeby sobie powietrze uchodziło.
I lejemy od tyłu Renatkę. Dobra, dość tego grzania. Nie wiem, czy tu jest dycha, czy jedenastka. No tak myślałem, że jedenastka. Wodzionka z chlebi wody szklonka. Jaka cieplutka. Jako cieplutka. No i tak kończymy ten odcinek. Spokojnie, ja wiem, jak to zrobić. Ale trzeba mi drugiego. Będzie ojciec. To on podkręci, wyleci powietrze, zakręcę śrubka. Jak Józę tu kręcę, oblecę traktor, to nie robota. Szkoda heblować. Dzięki za oglądanie. Siłowniki muszą działać. Na pewno na fiflaków zobaczycie. Prędzej czy później. Na razie, cześć. Niefortunnie.